Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o Garze, postaci, która była wręcz demoniczna, a przeszła życiową przemianę na kogoś dobrego. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, dzięki którym mogę kupić sobie coś fajnego. Oczywiście zaczniemy od początku jego życia, tak więc Gara jest jednym z synów 4 Kazekage i jest też Jinchuriki jednoogoniastego Shukaku, który został w nim zapieczętowany, a jednocześnie jego matka zapłaciła za to życiem. Już to daje nam podwaliny jego bycia złym, ponieważ jak to bywa w historii Naruto, każdy Jinchuriki jest wyalienowany, bardzo samotny i raczej nie ma przyjaciół. Nie inaczej było oczywiście z Garą. Nawet już jako dziecko zabił jednego człowieka przez agresję, która nim kierowała. Jednak udało mu się znaleźć bliską mu osobę, którym był Yashamaru, brat jego matki. Jest to bardzo ważna postać w historii Gary. Otóż pokazywał mu on, czym jest dobro, jak wygląda świat i jak się nim cieszyć. Niestety, Yashamaru dostał rozkaz zabicia Gary od jego ojca. Jak to bywało wiele razy w przypadku Gary, nie musiał on nawet niczego robić, a jego piasek był w stanie odeprzeć atak i nieumyślnie zabić Yashamaru, który skłamał, że nienawidził Gary, a jego matka też do niego czuła wstręt. Był to moment, w którym młody chłopiec przyjął postawę, którą kierował się jeszcze bardzo długo. Nienawidził wszystkich, chciał tylko zabijać, traktował ludzi jak nic nieznaczące pionki, którzy chcą tylko jego śmierci. Stawał się tak naprawdę odzwierciedleniem złego demona. Z racji, że posiadał Shukaku, był on potężnym narzędziem w rękach Kazekage, jednak jego siła była tak duża, że obawiano się jej, przez co przydzielono mu towarzyszy, Temari i Kankuro, którzy są jego rodzeństwem. Poznajemy Garę tak naprawdę w pierwszym Naruto, gdy był uczestnikiem egzaminu na Chunina. Na każdym jego etapie można było poznać okrucieństwo tej postaci. W Lesie Śmierci użył na jednym ninja z Amagakure Sabaku Kyu, którym uwięził go w piasku, a później zgniótł, łamiąc mu kości i zabijając. Gdy pozostała dwójka chciała uciec ze strachu i oddała zwój, ten też ich zabił bez mrugnięcia okiem. W trzecim etapie walczył z Rockiem Lee, wtedy pierwszy raz też oberwał fizycznie i była to dla niego najtrudniejsza walka do tej pory. Ponownie pokazał swoje okrucieństwo, gdy chciał zabić Rocka Lee pomimo jego wycieńczenia, a gdy mu się to nie udało, próbował go dobić w szpitalu. Następnie w ostatnim etapie egzaminów zobaczyliśmy jego prawdziwą twarz. Sasuke był w stanie zranić Garę do krwi. Następnie zaczął się atak na Konohę, więc Temari i Kankuro przenieśli Garę w inne miejsce. Jednak to nie koniec tej walki. Sasuke ruszył w pogoń za Garą, co było potężnym błędem ze strony Uchichy, ponieważ Gara zaczął się transformować w wersję Shukaku, co spowodowało, że był jeszcze silniejszy i jeszcze okrutniejszy. Gara bez większych problemów był w stanie poradzić sobie z Sasuke, pomimo jego licznych prób pokonania potwora. Uchiha przegrał i gdyby nie jego przyjaciel Naruto, pewnie tu skończyłby się jego żywot. Tak jak mówiłem, pojawił się Naruto, który uratował wtedy Sasuke, a jednocześnie zmienił na zawsze życie młodego Gary. Walka była długa, ciężka, ale nie była najważniejsza. Uzumaki pokazał wtedy Garze ich podobieństwo. W końcu obydwaj byli Jinchuriki, obydwaj w przeszłości nie mieli przyjaciół i byli samotni. Wszyscy ich odtrącili, to jednak obrali różne ścieżki. Tak jak Jinchuriki Shukaku nienawidził, zabijał, mścił się i po prostu porzucił jakiekolwiek nadzieje na lepszy świat, tak Jinchuriki Kyubiego robił wszystko, aby stać się kimś wielkim, zdobywać przyjaciół czy robić ogólnie przyjęte dobre rzeczy. Finalnie walkę wygrał Naruto, który był w stanie poświęcić się dla swoich przyjaciół, co zauważył Gara i w tym momencie zrozumiał, że jego pojmowanie świata było błędne. To, że był samotny, nienawidzony i nikt go nie kochał, było również jego winą, ponieważ zamiast pokazać ludziom, że jest dobry i też jest człowiekiem, to utwierdzał ich w fakcie, że jest demonem i jest niebezpieczny. To wszystko było oczywiście efektem Talk no Jutsu, ale jednym z lepszych, ponieważ podobieństwo obydwu stron było potężne. Zmianę Gary możemy dostrzec dość szybko, ponieważ niedługo po tym fakcie Sasuke ucieka z wioski, a Konoha poprosiła Sunę, aby ta pomogła powstrzymać uciekiniera. Jak pewnie dobrze wszyscy wiemy, Gara poszedł pomóc Rockowi Lee z Kimimaro, temu samemu, którego jeszcze niedawno temu chciał zabić dwukrotnie.
Za dużo nie mam do powiedzenia w kwestii samego zachowania tej postaci w tej właśnie walce, prócz tego, że Gaara czuł się winny z powodu zadanych ran Rockowi i nawet nalegał, żeby ten nie walczył, bo może to spowodować jeszcze większe obrażenia. No cóż, całkiem szlachetnie. Co do jeszcze jego ogólnych osiągnięć poza walką, o której porozmawiamy później, jest tego jeszcze trochę. Został on Kazekage, po pierwsze dlatego, że był bardzo potężnym ninja, po drugie chciał pokazać poddanym, że już nie jest tym samym okrutnym Gaarą, którym był wcześniej. Dodatkowo zreformował trochę zasad w wiosce i ogólnie ją ulepszył. To nie były puste słowa, a potwierdził to niewiele później, bo zaraz na początku drugiej serii został on zaatakowany przez Deidara, który chciał go pojmać w celu wyciągnięcia z niego ogoniastej bestii, a jednocześnie nie przejmował się tym, czy przy okazji nie zniszczy całej wioski. Wtedy też Gaara pokazał nam, że bardziej troszczy się o wioskę niż o samego siebie. Próbował ją obronić za wszelką cenę, co zdecydowanie nie miałoby miejsca w czasach tego osobnika z egzaminu na Chunina. Finalnie młody Kazekage przegrywa, a Deidara udaje się go przechwycić do kryjówki Akatsuki, w której wyciągają oni z niego wcześniej wspomnianego Shukaku, po czym niestety umiera Gaara. Naruto z jego drużyną byli w stanie odzyskać ciało przyjaciela, jednak nie byli w stanie nic zdziałać. Lecz Chiyo postanowiła oddać swoje życie za jego, jako również przeprosiny za to, że to ona zapieczętowała w nim ogoniastą bestię. Po wszystkim Gaara się budzi i cieszy się z tego, że ma tylu przyjaciół, gdy jeszcze niedawno był samotny i nienawidzony. Później naprawdę długo nic się nie działo z tą postacią, aż do szczytu piątki Kage, gdzie Gaara rozmawiając z Sasuke uznał, że on też kiedyś pałał nienawiścią do wszystkich jak on i że jest to błędne myślenie. Później nawet został dowódcą Zjednoczonych Sił Shinobi, walczył na wojnie z wskrzeszonym ojcem i nawet mu wybaczył próby jego zabicia. Dodatkowo jego ojciec wyjawił mu, że piasek, który go chronił, jest dziełem matki, a nie Shukaku, ponieważ ta zawsze go kochała, a Yashomaru został zmuszony do próby zabicia Gaary. W Boruto nawet adoptował syna imieniem Shinki. Ogólnie podsumuję przemianę tego bohatera, a później lecimy z nim w kwestii siły. Tak więc, gdy byłem małym brzdącem, naprawdę bałem się Gaary. Był demoniczną postacią, chcącą tylko zabijać. Chciał więcej i więcej krwi, a przede wszystkim odpychała mnie jego wersja połączona z Shukaku, była dla mnie obrzydliwa. Później zmienił się on za sprawą Naruto i polubiłem tą postać znacznie bardziej. Dodatkowo jak się okazuje, jego przemiana w miłego faceta była choć trochę uzasadniona. Co prawda nie był główną postacią, więc pojawiał się co jakiś czas, dlatego mogliśmy odnieść wrażenie, że zmienił się od tak i po prostu nagle wszyscy zaczęli go szanować, ale tak oczywiście nie było. Mało tego, nie został zmieniony o 180 stopni, ponieważ jego myślenie się zmieniło, ale osobowość już nie aż tak znacznie. Mam tu na myśli to, że ciągle był opanowany, spokojny, silny, małomówny, stojący z założonymi rękoma, jakby totalnie nic go nie ruszało. Po prostu ciągle był badassem. I to wszystko było dobrze zorganizowane, bez wywrócenia postaci do góry nogami, a tylko ze zmianą postrzegania świata, co jest zrozumiałe i akceptowalne. Przejdźmy może do jego siły, bo ta raczej interesuje większość osób. Co mogę powiedzieć tak na pierwszy rzut oka? Wyglądał zawsze na silnego i cóż, tak jest. Od zawsze był potężny bez wątpienia, głównie dlatego, że posiadał ogoniastą bestię, ale też wcześniej wspomniana matka mu w tym pomagała. Był też trochę takim Freezą z Dragon Balla, nie musiał za bardzo trenować, przynajmniej na początku, a był bardzo potężny. Ale dość o moim zdaniu, przytoczmy teraz fakty. Już jako genin był znany z tego, że wykonywał misje rangi B, mimo tego, że geninom dawało się zadania rangi D lub maksymalnie C. Ustanowił również rekordowy czas ukończenia egzaminu na Chunina w Lesie Śmierci, bez szwanku, czego normalnie nawet pełnoprawny Chunin nie jest w stanie osiągnąć. W Shippudenie został Kazekage mimo młodego wieku. Posiada potężne rezerwy czakry, zdawałoby się, że przez to, że jest Jinchuriki, ale nawet po wyciągnięciu z niego Shukaku nie widać różnicy w jego umiejętnościach posługiwania się czakrą. Jeśli chodzi o taijutsu, to jest w nim raczej słaby i trzyma się z dala od przeciwników. Jego techniki w sumie mu w tym pomagają. Dodatkowo uważa to za dość dużą wadę, dlatego trenuje z Shirą, aby poprawić się w tym aspekcie. Jeśli chodzi o typy natury, to opanował aż 3, a nawet 4, ale o tym zaraz. Standardem dla ninja są zazwyczaj dwa opanowane typy natury, więc z automatu świadczy to o nim dobrze.
Włada on następującymi naturami: ziemią, błyskawicą, wiatrem oraz magnezem. Ta ostatnia występuje tylko w noweli, którą odziedziczył po ojcu, ale używa jej tylko w ostateczności jako tajnej broni, o której przeciwnicy nie będą wiedzieć. Manipulacja piaskiem to coś, co potrafił od zawsze dzięki swojej matce. Posiada również tykwę, w której trzyma zapasy piachu. Ten piasek jest przesączony czakrą gary, co pozwala mu nim precyzyjnie manipulować oraz szybciej używać. Jeśli natomiast potrzebuje więcej piasku, może go użyć z otoczenia lub użyć swojego piachu, aby rozwalić ziemię i z niej pozyskać piach. Co oczywiście powoduje, że musi używać więcej czakry na kontrolowanie takiego piasku. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Gaara raczej stoi z dala od przeciwników, używając swojego piasku do obrony lub ataku. Jego piaskowa obrona jest nazywaną ochroną absolutną, czyli taką, która nie posiada słabych punktów, ponieważ działa mimowolnie i automatycznie chroni go przed zagrożeniem, nawet nieświadomym. Istnieje oczywiście sposób na to, aby przebić się przez jego obronę, chociażby za pomocą szybkości lub wielkiej siły, a najlepiej tego i tego, ale chroni go też dodatkowa zbroja z piasku. Niestety jest ona słabsza niż podstawowa obrona oraz zabiera bardzo dużo czakry, co jest niepraktyczne, aby utrzymywać ją cały czas. Jeśli chodzi o atak, Gaara raczej stoi w bezruchu i z daleka stara się atakować przeciwników. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że najpierw próbuje dogonić cel swoim piaskiem, następnie go unieruchomić, a później zmiażdżyć części ciała. Dodatkowo dzięki piaskowi może latać, oczywiście tworzyć klony z piasku, stworzyć trzecie oko pozwalające mu lewitować i zauważać różne rzeczy mimo tego, że normalnie nie byłby w stanie tego zauważyć. Może też za pomocą piasku pieczętować oraz wyczuwać przeciwników, nawet tych niewidzialnych. Jego ogoniasta bestia różni się od pozostałych, dlatego że Gaara nie transformuje się za pomocą czakry, tylko za pomocą swojego piasku, nakładając ten piasek na części swojego ciała, przekształcając je w ludzkie wersje Shukaku. Im więcej przekształci części ciała, tym szybszy i silniejszy się staje, ale jednocześnie większy wpływ ma na niego jego ogoniasta bestia, powodując morderczy szał. Oczywiście to ma miejsce głównie na początku jego przygody w pierwszym Naruto. Shippudenie ma nad nim większą kontrolę, ale tylko na chwilę, bo później go straci. Powiemy jeszcze o tym, co Narutardy lubią najbardziej, a mianowicie o inteligencji. Jest on bez wątpienia dość inteligentną osobą. Zauważa różne detale, co pomaga w identyfikowaniu słabości przeciwnika, w czym też jest dobry. Od razu wtedy atakuje cel swoim piaskiem, który jest unikalny, więc dość ciężki do przewidzenia. Ponadto został nazwany Złotym Chłopcem przez drugiego Mizukage ze względu na jego wysoką inteligencję. Potrafi również przewidywać ruchy przeciwników oraz jest bardzo opanowany i spokojny w trakcie walki. Co na początku znaczyło, że gardził przeciwnikiem, lecz później był to atut pokazujący jego doświadczenie. I to by było na tyle o tej postaci. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!